XIX wiek zapisał się na kartach ludzkiej historii jako okres dynamicznego rozwoju przemysłowego, technologicznego i naukowego w dziejach całej ludzkości. Był to czas, w którym powstawało wiele unikalnych wynalazków, które zrewolucjonizowały przyszłość ludzkości na następne ponad 200 lat, takie jak żarówka, dynamit czy pierwsze prowizoryczne samochody. Był to również czas. Kiedy powstała najbardziej prestiżowa nagroda, jaką może otrzymać jakikolwiek uczony, naukowiec czy pisarz? Mowa tu o nagrodzie Nobla, opracowanej przez szwedzkiego przemysłowca i wynalazcę Alfreda Nobla. Jest ona po dziś dzień najwyższą nagrodą, jaką może otrzymać jakaś osoba w prawie każdej możliwej dziedzinie nauki. Wśród Polaków również znalazło się kilku wybitnych zdobywców Nagrody Nobla. Jednak spośród nich wszystkich najsłynniejszą bez dwóch zdań jest Maria Skłodowska-Curie. Najsłynniejszy polski naukowiec i zdobywca aż dwóch nagród Nobla. A przy okazji także pierwsza kobieta w historii, która zdobyła tę prestiżową nagrodę. Osiągnięcie Marii Skłodowskiej Kiri jest tym bardziej imponujące, że dorastała ona w czasach, kiedy pozycja kobiet w społeczeństwie XIX-wiecznej Europy wciąż była nierówna. W tym okresie kobiety nie posiadały jeszcze większości praw, które posiadają we współczesnym świecie takie jak prawa wyborcze, możliwość obsadzania wysokich rangą urzędów państwowych, pokroju, Premiera czy prezydenta, zasiadania w parlamencie i wielu, wielu innych. Mimo tych trudności, Maria Skłodowska-Curie nie poddała się i wykorzystując swój ogromny intelekt oraz talenty, zdołała najpierw pomyślnie ukończyć naukę w gimnazjum w Polsce, a następnie wyemigrowała do Francji, gdzie rozpoczęła studia na Uniwersytecie w Sorbonie, które pomyślnie zakończyła. Tam również we Francji poznała swojego męża, Piotra Curie, z którym związała się na resztę ich wspólnego życia. Ich małżeństwo było niezwykle udane, a ta para naukowców dokonała wielu wybitnych odkryć w różnych dziedzinach nauki. Największym jednak odkryciem Marii Skłodowskiej-Curie było odkrycie dwóch nieznanych dotąd ludzkości pierwiastków Polona i radu, co zapoczątkowało badania w zakresie pierwiastków radioaktywnych, z czego, z czego ten pierwszy pierwiastek został nazwany przez Marię właśnie na jej ojczyzny, czyli Polski, co miało również podkreślać fakt, iż pierwiastek ten został odkryty przez Polkę. To właśnie odkrycie tych dwóch pierwiastków doprowadziło do tego, że w roku 1903. Maria Skłodowska-Curie została nagrodzona swoją pierwszą nagrodą Nobla w dziedzinie fizyki. Tym samym stała się ona pierwszą osobą pochodzenia polskiego, której przyznano tą prestiżową nagrodę. Jednocześnie stała się ona również pierwszą kobietą w historii świata, która otrzymała Nagrodę Nobla. Zaś 8 lat później, w 1911 roku przyznano jej również drugą Nagrodę Nobla, tym razem w dziedzinie chemii. Tym samym Maria Skłodowska-Curie stała się również pierwszą osobą w historii, której przyznano aż dwie nagrody Nobla, co tylko udowadniało nieprzeciętne talenty, intelekt i umiejętności naszej polskiej noblistki. Z ciekawostek małżeństwo pomiędzy Marią Skłodowską-Curie a Piotrem Curie doprowadziło do tego, że oboje doczekali się dwóch córek. Ewy Kiri oraz Ireny Jolotkiri, z czego ta druga zdecydowała się pójść w ślady swojej matki i również poświęciła swoją karierę nauce, zostając yy, zdolnym fizykiem, a ostatecznie ona również zdobyła swoją własną Nagrodę Nobla. I to było wszystko na dziś. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia.